Piotr Gonzaga Myszkowski to wyjątkowy człowiek, choć malarstwo interesowało go od zawsze, dopiero kilka lat temu odważył się związać ze sztuką. Otworzył w Poznaniu pracownię Galerię Wielka i zaczął tworzyć niezwykłe dzieła. Dziś jego prace znane są nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jednak prawdziwe wyzwanie dopiero przed Myszkowskim. Od kilku tygodni artysta pracuje nad obrazem, który ma zawisnąć w ołtarzu głównym kościoła Świętej Rodziny w Puławach oraz obrazami do Drogi Krzyżowej według Jana Pawła II. W 2004 roku, ja już to kiedyś, znaczy już to mówiłem w Puławach, wszedł do galerii nasz przyjaciel, ojciec Tomasz Dostatni Dominikanin z księdzem Henrykiem Olechem, który jest autorem i wykonawcą dzieła, czyli kościoła, kolejnego swojego kościoła, bo to jest już jego drugi kościół, w Puławach. Kościół jest poświęcony pontyfikatowi Jana Pawła II. Kościół ma imię Świętej Rodziny. Ja w 2004 roku, jeszcze nasz papież był tutaj u nas, chodził po ziemi, tak można powiedzieć, zapytał mnie ksiądz, czy jestem w stanie namalować dla niego Drogę Krzyżową. W 2004 roku powiedziałem mu tak, omówiliśmy w sumie szczegóły razem z ramami ze wszystkim i tak stanęło. I ja pracowałem przez te lata, spotykałem się z ojcem Tomaszem na Jannej, czy gdziekolwiek w Polsce, czy na świecie. Zawsze mówił, zawsze przypominał, że ksiądz Henryk się posuwa i mam pamiętać o Drodze Krzyżowej. Mam pamiętać o tym zadaniu. Tak mi przypominał co pół roku, co rok. No ja cały czas z tym pracowałem. W kwietniu tego roku po świętym Józefie miałem telefon z Puław i ksiądz Henryk powiedział, że jest gotowy, żebym przyjechał. Przyjechałem w maju, w majówkę, 1 maja. Tam spotkałem się z księdzem i jego całą świtą. Podczas wspomnianego spotkania podjęto decyzję, że to właśnie Myszkowski namaluje obrazy do kościoła. Udział w przedsięwzięciu ma także przyjaciel artysty, a zarazem wybitny filozof i teolog, dominikanin ojciec Tomasz Dostatni. Ja jestem poznaniakiem sam, z dziada, pradziada, także do Poznania od czasu do czasu przyjeżdżam, mieszkam, jak mówię, na emigracji w Lublinie już 10 rok. I to jest 6 lat temu dokładnie, bo to był 2004 rok, będąc w Poznaniu z moim przyjacielem, księdzem Olechem, żeśmy przyszli do Piotra, do galerii i myśmy rozpoczęli taką rozmowę o tym, że no właśnie, że może by Piotr kiedyś coś zrobił dla kościoła, księdzu Henrykowi się spodobały obrazy. No i po kilku latach, bo kościół w Polsce się nie buduje w ciągu roku czy dwóch, ale buduje się kilka lat, ten pomysł po prostu zaczyna być realizowany i myślę, że to jest coś takiego, że dla każdego artysty, dla każdego malarza, ale dla każdego artysty móc swoje prace wykonać dla świątyni, dla kościoła, to jest właściwie wezwanie na całe życie. To bardzo pięknie powiedział w Lublinie pan profesor Dobrosław Bagiński, to jest profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Artystycznego, sam rzeźbiarz, którego rzeźby, ale też i obrazy mi się bardzo podobają i jego kościół zrobiony w Lublinie, kościół świętego Andrzeja Boboli, jest bardzo ciekawy i kiedy spojrzał na Piotra obrazy, zobaczył je w internecie, bardzo pięknie tak powiedział, mówi, potrafi malować, może malować, to była taka pieczątka, ale ona nie była potrzebna. Mówi to ktoś, kto wykształcił może 1500, może 2000 malarzy, rzeźbiarzy, więc było widać, że on jak gdyby był poproszony, to człowiek bardzo krytyczny, był poproszony przez księdza Olecha, żeby w tym kościele, który już stoi, ten kościół już swoje wnętrze ma, jest dokładzona kopuła, żeby powiedzieć jak gdyby swoje uwagi, był też projektant tego kościoła, pan Skrzyński. No i Piotr się zabrał za pracę. W pracowni Piotra Myszkowskiego praca w re. I choć szkice są gotowe, to artysta wciąż udoskonala swoje dzieło. Szczególną uwagę zwraca na opracowanie stacji Drogi Krzyżowej. Będzie ona szła w kreskach, będzie miała złoto, biel i czarne kreski. Będzie lekka, ale ja cały czas myślałem o konwencji właśnie obrazu ołtarzu głównego.
Modliłem się strasznie, żeby wykonać ten obraz, bo to nie jest tak, zrób, namaluj obraz świętej rodziny. Konceptualnie jest to bardzo ciężka sprawa. Jako artysta to jest w ogóle, dla mnie to jest największe przeżycie, jakie miałem. Po świętym Dominiku jest to największe przeżycie, jakie dotychczas doznałem. Ja znam Piotra obrazy, więc to nie jest jak gdyby kwestia wrażenia większego czy mniejszego. I też drugie, myślę, że to nie jest też tylko kwestia patrzenia na te obrazy. Piotr wie, że to są obrazy, które będą miały charakter kultowy, że będą miały charakter taki, że ludzie będą się przy nich i we wnętrzu, gdzie się będą znajdowały, modliły. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rozróżniać między malarstwem, a między malarstwem sakralnym, czyli takim, który ma przybliżać człowieka do Boga. I myślę, że Piotr to bardzo dobrze rozumie. Piotr podchodzi do tego malowania właśnie w taki sposób duchowy, że wie, że to jak gdyby ma odnosić do Pana Boga. Więcej informacji o wspólnym dziele księdza Henryka Olecha z Puław oraz Piotra Gonzagi Myszkowskiego znaleźć można w internecie na stronie www.puławy-świętejrodziny.kuria.lublin.pl.